to czwarta edycja takiego zakończenia sezonu polarskiego Volvo Wadowcy w Gaju. Chcemy pokazać, że warto spędzać czas na świeżym powietrzu, warto jeździć na rowerze. Jestem fascynatem kolarstwa szosowego, górskiego od ponad 30 lat. Sam uprawiam intensywnie ten sport. I myślę, zachęcić w ten sposób nie tylko grono naszych klientów, ale tych, którzy z czterech kółek mają problem się przesiąść na dwa, żeby to po prostu uczynili. Jestem trochę zestresowany, ponieważ zobaczyłem swoich głównych rywali na starcie, z którym się ścigałem ostatnio w zeszłym roku. No i rywalizacja, podejrzewam, że będzie ostra. Staram się zapraszać gwiazdy światowego peletonu, Polaków ścigających się praktycznie po całym świecie. Regularnie przyjeżdża Sylwester Schmidt, który w tym roku kończy karierę. Od 3 lat pojawia się Przemysław Niemiec, pojawił się też Darek Baranowski. Wyścig podzieliliśmy na dwie kategorie. Wyścig dla dzieci do 16 roku życia, 3 rundy dla zawodowców i amatorów powyżej 16 roku życia, wyścig z 8 minut. Tutaj dzieciaki mogą wystartować, pościgać się z zawodowcami, czego na co dzień nawet nie mogą o tym pomarzyć. Oglądają chłopaków tylko w telewizji, na wielkich wyścigach, także dla nich to jest naprawdę duże przeżycie. Start! Dzisiejszy wyścig, fajna rzecz, możliwe spotkanie się ze znajomymi, z kolegami po fachu, pościgać wokół salonu u naszego przyjaciela Pawła, także fajna inicjatywa. We wtorek już wylatuję do Chin na wyścig, który jeszcze mnie czeka w tym sezonie, także potraktowałem to jako dobry trening, tym bardziej, że z domu przyjechałem tutaj już na rowerze, po prostu potem wymieniłem rower na rower górski i zrobiłem parę rundek wokół salonu, także trening dzisiaj jak najbardziej na plus. Moje problemy zdrowotne nie pozwalają na to, abym mogła tutaj wystartować, aczkolwiek bardzo żałuję. Każdego tutaj znam, więc ciężko byłoby nie dopingować kolegom. Wiem, ile to daje. Jak zawsze fajna zabawa, no bo w sumie zabawa, bardziej niż wyścig. Rower, na którym dzisiaj startowałem, chociażby wyjąłem z piwnicy po zeszłym roku pierwszy raz, odpiąłem numer zeszłoroczny, czyli nawet nie jeździłem na nim i wiadomo, no nie jest to mój teren. Nie trenuję nawet na rowerze górskim, czyli powiedzmy nie czuję się, ale chętnie wracam zawsze tutaj, tak do Krakowa, jak i tutaj na te tereny. Ten wyścig jest takim wyścigiem specyficznym. To było takie w sumie pierwsze nasze starcie kolarzy górscy z kolarzami szosowymi. Z takimi zawodnikami naprawdę miło było rywalizować. Cieszę się tym bardziej, że udało mi się wygrać ten wyścig.